Nazywam się Karol Górski, przyjechałem z Jarocina, jestem dziennikarzem Gazety Jarocińskiej. Kilka tygodni temu odbył się w Jarocinie taki piknik, na którym wystąpiła Ewa Farna, na którym sprzedawano alkohol. I kiedy zacząłem o tym myśleć, okazało się, że pieniądze na to wydarzenie pochodziły z funduszu korkowego. No to zaczęło mnie zastanawiać, czy z funduszu korkowego powinny być organizowane tego typu imprezy. Przyjrzałem się temu jeszcze bliżej i odniosłem wrażenie, że ten fundusz korkowy to jest taki fundusz dobry na wszystko. Że jeżeli brakuje na coś pieniędzy, to jest fundusz korkowy, bierzemy te pieniądze właśnie stamtąd. I tak się szczęśliwie złożyło, że w tym samym czasie dowiedziałem się, że jest takie szkolenie tutaj. Postanowiłem przyjechać, dowiedzieć się czegoś więcej. Gazeta Jarocińska od ponad 20 lat patrzy na ręce władzy, natomiast nie są to takie działania systemowe, nie piszemy raportów. Zajmujemy się tymi kwestiami, które są takie najważniejsze, najbardziej widoczne. I to będzie pierwsze takie działanie, które podejmujemy, które będzie takie kompleksowe, które kompleksowo zbada problem wydawania funduszu korkowego.